Wydaje mi się, że ludzie czują, że jesteśmy ludźmi stąd, gdy zajmujemy się strategią i się sprawnie poruszamy jako depozytariusze kodu kulturowego tej przestrzeni, na dobre i na złe. Mamy te żelazne buciki i ojczyzny założone i tego miejsca na świecie, gdzie jesteśmy. Problem polega na tym, że wierzy, zbyt wielu osób uważa, że państwo to oni. Owszem, dostaniecie się do Alfy, ale musicie, powiedzmy, tutaj nas podzielić się z nami. A to klasyka. Jeżeli ktoś kiedyś grał w to, to wie, że później nikt nie pamięta, o co chodziło, jaka była prawda. Nie radzę tym, którzy nie mają takiego typu osobowości, próbować grać w tę grę, bo zostaną rozjechani bardzo szybko. Jest cała horda ludzi utrzymanych z pieniędzy podatników, którzy absolutnie nie przygotowywali się do żadnej wojny. Jak ktoś nie reformuje się, to umiera. Mam wyjątkowo komfortową pozycję, bo jestem niezależny i mogę napisać prawdę, a ludzie z wieży nie mogą tego napisać. Jest postępujący upadek dyskusji strategicznej w Polsce. Po wybuchu wojny na Ukrainie, co jest szokujące, powinno być dokładnie odwrotnie. Musimy starać się dużo bardziej niż wiele innych państw, żeby być. Albo sobie zdamy z tego sprawę, albo zgaśmy światło i idźmy na piwo. Nie dajcie sobie wmówić, że tylko wojskowi znają się na strategii. Na Zachodzie najlepszymi strategami są cywile. Jestem synem Warszawy. Urodziłem się na Żoliborzu. Wychowywałem w Warszawie i jest to moje miejsce na świecie. Najlepsze miejsce na świecie również.